Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym, w drugim odcinku z Don't Starve Together z widzami i dziś ze mną jest Wojtek Goldwiller. Wheeler, sorry. Dobra, lecimy. Dzisiaj postaramy się bardziej ogarnąć ten odcinek niż ostatnim razem. Z Wojtkiem tutaj myślę, że teraz we dwójkę jest tak lepsze połączenie, lepiej go słychać, czyli powinno być całkiem spoczko. Nie zbiera mi 1000 godzin tych borówek, tylko tam miesza tymi rączkami tylko 2 razy. Więc jest dobrze. No to dobrze. Zawsze ci ścinało? No trochę. Dobra, ty ścinaj drzewo, ja pozbieram. No, muszę pościnać, żebyśmy tu zaraz nie zginęli pierwszej nocy, bo to by była polewka. Ja gram no, nową... No, co chciałeś? No. Mów o tej postaci. Aha, no mówię, ja nie zrobiłeś mogę... jeszcze... No. Trochę mamy opóźnienie chyba w dźwięku, ale no jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Możliwe. Ja gram, nie gram Drokiem, bo Drok niestety crashował grę, nie dało się włączyć Don't Starve'a, nie wiem co jest, może autor będzie musiał to na pewno poprawić. Nie wiem czy się gryzie z modami, bo trochę modów tutaj mamy. I gram Wandler, czy jakoś tak, nawet nie wiem jak, nie wiem nawet jak się nazywa ta postać. Wider. Jak klikniesz tab, to ci na dole pokazuje wszystkie mody. Aha, tak, jest. Wandler, no może jakoś tak. Good host. I on lubi deszcz. Lubi deszcz. Pokaż czapeczkę. Właśnie, ja mam jeszcze czapeczkę, no właśnie. Nie wiem, czy ta czapeczka coś mu daje, dawaj chodź, bo już się noc robi. Ja stawiam ognicho. Masz trawę? A. Ale szybko. No. Trochę oczekiwania zaczęliśmy po zmierzchu. Się wszystko długo ładowało. Co Wojtek, jedzenia trochę masz tam? Tak, 3 marchewki i 1 borówkę. Wszystko upieczone. A, no to dobrze. Kurczę, nie dodałem tego modu na sortowanie tego ekwipunku. Ja to lubię, jak Z kliknę i wszystko mi się ładnie posortuje, poukłada jedzenie tak, do jedzenia. Tak, ja też to lubię. Nie wiem, czy dodane to już jest na Don't Starve Together, czy nie, no. Chyba nie. No właśnie, nie spostrzegłem się, nie zobaczyłem. No możliwe, że nie, tak jak mówisz. Pewnie wszyscy widzowie teraz tak, dodane w ogóle. No jak wiedzą, to niech piszą, to poszukam. Cóż, co ale to nic było? Nie chodzi. Żona właśnie przyszła. Żona, chce się przywitać? Wojtek się pytał, gdzie jesteś. Książkę czyta. Dobrze. Teraz tak, Wojtek, co? Będziemy starali się znaleźć gdzieś miejsce na obóz, nie? Tak. Wiesz co, ja myślałem, żeby zrobić to blisko portalu, bo jak ktoś jeszcze dojdzie... Aha. To... Nie. Ale wiesz, ustawiłem hasło, czyli raczej tylko we dwóch powinniśmy tutaj ogarniać grę. I... Będzie okej. Okay. Dobra, przejdziemy się po mapie, zobaczymy. Gdzie byś proponował założyć obóz? Wiesz co, ja zawsze jakoś myślałem, że może gdzieś niżej. Gdzieś niżej mówisz? No. Dobra, pójdźmy niżej. I ten. Coś tu, coś tędy. Dobra, idziemy za Wojtkiem. Ukryłem się za drzewkiem. Tak, jakby padał deszcz w DLC, to byś miał schronienie. Teraz to raczej nic nie daje. Jest sawana. No tak. Jest sawana, są. Tak. Nie ma bawołów. A jeśli są, to co? No to trzeba było. Wiesz co,
Ja bym raczej tutaj nie robił bazy. Mówisz? Deszcz meteorytów. Jest tutaj? Nie, ale nie, na każdej sawannie? Nawet nie wiem. Nie, chyba tylko głównie na takich większych, ale ona nie jest też taka mała. No, no. Dobra, będziemy musieli gdzieś tutaj właśnie ogarnąć to, żeby sobie założyć ten obóz, pozbieramy jakieś surowce najpotrzebniejsze, żeby później na koniec odcinka najwyżej mi te surowce, co pozbierasz, oddał, żebym miał na przyszłość. Tak. No bo jak nie oddasz, no, znikniesz mi z nimi, to wiesz. No. Chamski Wojtek. Wiesz co, ja jakoś krzemienia nie mogę znaleźć. Ja mogę ci dać, jak chcesz. A po drodze parę. Jeszcze nie. Teraz ty sobie pokap. Dobra, to jak będzie jakaś skała będzie, to ci ją złupię i ty sobie tam weźmiesz, co z niej wypadnie. Wiesz co, ty chyba też masz lepiej łowisz ryby, nie jestem pewien. Właśnie nie wiem, jakie ma cechy on tam do końca. Tutaj masz krzemień. Wiem, że lubi deszcz. Nie wiem, co tam jeszcze. Tu masz krzemień, jakbyś chciał. Do góry. A, dobra. A jak ty go przesuwasz? Jeszcze... ja nie wiedziałem, że tak się da. Co? Się tak przesuwać. Krzemień. Albo to było tylko u mnie. Chyba tylko u ciebie był. O, żaba. Aha, dobra. O, widzisz, ty teraz nim tak ruszasz. O, i patrz, on teraz... Patrz, ja nim tak ruszam. Gdzie ty zaszedłeś? Jak go zbieram? No, bo tu u mnie, on tu siedzi. Magia. To chyba u ciebie, u mnie wszystko jest w miejscu. No. Bo tak widzę, to nie wiem, czy to jest ping, to jest 776 mi się wyświetla, kurczę, to sporo. O, może ja bym myślał, żeby tu gdzieś zrobić bazę. Mówisz, że tutaj? Możemy i tutaj. Wiem. Chociaż wiesz, byśmy musieli... Choć może to, choć, bo tu jest to, jeziorko. Mhm. No właśnie, bo tam żaby będą wyłaziły, to nie bardzo. Albo ryby. O, to jest albo jedna. Albo ryby, właśnie. O, chamska już, żaba. Już cię atakowała. Gdzieś trzeba by było się osiedlić, gdzie by był łatwy dostęp do jedzenia, nie? No tutaj już jest koniec mapy, także... Czekaj, bo róbki. A on ma niestandardowe cytaty? Co? On ma niestandardowe cytaty? Ta, nawet ma głos niestandardowy, świetnie. Jaki fajny! Słyszałeś? No, no. Świetnie. Kurczę, będę musiał zrobić chyba o nim przegląd, bo naprawdę podoba mi się ta postać. Jej! Jest, zdenerwowany Wandler. Okej, śmigamy Wojtek do góry, o tu jest dróżka. Może będzie Chester! Może będzie. Możesz zrobić sobie siekierkę, żeby tam przy okazji później pozbierać trochę drzewa, czy jak? Czy nie? Dobra, czy a jesteś, dobra. No to dobrze. Jakieś podstawowe trzeba pozbierać na początek surowce. Mój kolega zawsze lubi zbierać szyszki i je sadzić. Nie, ja tak. Ja tylko szyszki posadzę, jak mnie goni ten drzewiec. Aha. Albo jeżeli potrzebuję dużo siedzenia. A ja czasami sobie tak. A próbowałeś kiedyś Witherbottom przyzwać pioruny, kiedy masz piorunochron? Nie grałem Witherbottom, ci powiem. Ja też jakoś dużo nie grałem, ale mnie tak. Tak sobie czasami sprawdzam wiki, jak mi się nudzi i sobie tak patrzę. O, może co by się stało, jakby. Z tą książką, by to zrobić. Wow! Patrz, ścieżka mutant. Ścieżka mutant? O! Kurde. Faktycznie. O! Moje! O, patrz. Znalazł Chestera. No widziałeś, jaki fart? Ja no zawsze dobra. Przy takiej... O! Tu jeszcze! Myślałem, że tu będzie taka no, zapewniona lodówka. No, no. Zaraz moją pierwszą ciemno. Lodówkę zrobiłem WX-em.
Aha, proszę. Jak jeszcze no to... nie było poczytalności. Ale to w zwykłym Don't Star. Tak, tak, tak. No, tylko, że no. Wtedy nie wiedziałem, że to jest na Steamie, miałem zhakowanego. Aha. Kolega mi pobrał. O, bo się robi ciemno. Masz? Mam. Masz biały. Dobrze. Oj, co się tu dzieje? Przemienia się? What? Czemu to się zaświeciło? Ja tam nic nie... Magia! Czy ten Chester się świeci, czy o co chodzi? Przenośna lampka. To jest lampka nocna. Wow, co to jest? Jak go mogę otworzyć? Aha, ty mi go zabrałeś. Wow, czekaj, ja muszę coś zjeść. Co? Zaraz. No właśnie nie wiem, żona, czemu Chester się świeci. Wojtek coś tutaj on naklikał. On ewoluuje! No, a jakbyś coś mu wrzucił tam do środka, to na pewno. On na pewno ewoluuje. No. Na pewno muszę wgrać te sort inventory na następny odcinek, bo... O, zgasł. O! A nie, to do czego jak się podchodzi, wiesz? A może jakaś modyfikacja moja? A może to coś z twoim... Ej, czekaj, a odejdź. To chyba coś z twoją postacią, podejdź teraz. Podejdź teraz. Do Chestera. Tak, to ty! A ty jak podchodzisz, to się nie świeci? Ale fajne. Nie, jak ty podejdziesz, to się zaświeci. Nie. Świeci się. Patrz, robimy dancing. Dancing Chester. No. Bo możliwe, że to jest ta modyfikacja. Ja tam mam Chester, coś tam jest bliżej. Wszystkich nie ma wypisanych, także... Nie wiem. Good Chester czy coś takiego. Chyba God. God? God się pisze. O, mamy ślad, możemy znaleźć, odkryć ale przy okazji. Tak jest jedno, o. No. Dobra, lecimy o, za śladem. O, koalefant. Jo, albo koalefant, albo owca. O, czekaj. Coś na albo... ten... A! Co jest? Oj. Nie to wiem, o, już jest. Zacięło ci się? Znowu. Kurde. Ściny masz? Przedtem działo tak ładnie. No, ściny, teraz... ściny. No, duży ping jest, aż 2000, kurde. O kurde. Chester, co znowu zepsułeś? Wheeler, wróć do mnie. Chester ci się zaciął? Jesteś? Możliwe. Czekaj, o, przeskoczył. Dobra, idziemy. No! Dobra, mam nadzieję, że do mnie wrócisz. Ja nie wiem, co jest. Nie wiem. Z tym siedzę tu. Jakby co to będę przy ścieżce, nie? No dobra. Ojeju! Teleportacja. Teleportuje się! Kurczę, nie widać, gdzie są te ślady. Ja pierniczę. Jesteś. Dobra, ja zgubiłem ślady chyba jakoś. Nawet. Jakoś jestem. Ślady też mi się zgubiły, nie znajdziemy ani to tej śluzowcy, no niestety. Za to znalazłem bawoły, tak ja mi się wydaje. Ja bym śluzowcy nie chciał. Nie chciałbyś? Nie, a, ja no to... a ja znalazłem super lagę, czekaj. Wiesz co, ja miałem taki pomysł, żeby najważniejsze moje materiały jednak włożyć do Chestera, bo jak ja wyjdę z serwera, to ta kość po prostu wypadnie. No właśnie, tak. Masz rację. No. Dawaj, gdzie jesteś? O, znalazłem bawoły, pędzę. Aha, dobra. Oj, cofka. Kurczę, wygrałem tą modyfikację na to, żebym cię widział z daleka, ale jakoś... I nie ma. Sobie właśnie jakoś mi się nie sprawdza. Wiesz co, może a, to dawaj do góry tą ścieżką, zabiegłeś za daleko, chociaż może, poczekaj, no dobra, dajesz tu. No i czemu się nie pojawiasz? A! Jesteś, nie, a w ogóle się nie... Ja cię tu widzę, na mapie. Na mapie cię widzę, tylko nie widziałem tego kółeczka, nie? Jak ten, jak biegłeś do mnie. Gdzieś, o, wojowniczki, patrz. O! Szaleństwo, dobra. Wow, uważaj. Au! Co to się stanęło? A ja jestem kompletnie do przodu.
Dobra, mamy ten znowu ślad, spróbujemy go odkryć. Przy okazji, o, odkryć ślad, a ja będę kopał kamień, bo jest przydatny. Aha, no skopa. To jest modyfikacja, to że jak na ciebie kliknę, to tak pokazuje? Tak. Aha. To jest modyfikacja. To, że jak coś bardzo przydatna nie jest, ale... Ale bynajmniej wiesz, jak najedziesz na przykład na jedzenie, no to ci się wyświetla, ile czasu jest do zepsucia się i tak dalej, nie? Aha, to jest ta, ty zrobiłeś z niej przegląd, nie? No. To tyle. Chyba zaraz powinienem znaleźć po elefanta, bo już około 6 śladów znalazłem, powoli. Bo to jest od 6 do 12 śladów. Kurczę, coś do jedzenia trzeba będzie albo ubić jakiegoś bawoła, albo coś, bo... Ja tu sobie żyję jak wegetarianin w spokoju. Masz dużo warzywek? Tak. Jeszcze borówki dodatkowe. O! Patrz, akurat chciałem zebrać borówki i znalazłem ten ślad. Co za fart. Tylko nie wiem, gdzie teraz on pokazuje. O! Super jest! Co znalazłeś? Ja to znalazłem. Śluzowce. Jakbyśmy zginęli. Nie, jakbyśmy zginęli, to byśmy ten portal. Ołtarz. No. Kamień próby. Dosłownie to się nazywa. Gdzie to jest? Gdzie ten koalefant? No nie, naprawdę. Szedłem tak daleko i nic. Zgubiłeś go? Nie, ślad się zgubił. No co ty mówisz? Kurczę. Widzisz, przyszedłeś i nie ma. Pechowa czapka. O, tu jest ten, to jest to wskrzeszanie. No. Ja, bo wiesz, ja nie lubię szukać tego śladu, jak mam modyfikacje wgrane, że na mapie mi pokazuje, gdzie są ślady, to jest okej, ale w lesie to ja nie lubię go szukać. No. To się tym wiem. Deszcz pada, ja lubię. Co teraz coś dostajesz? Rośnie mi poczytalność. A to spoko. A mi trochę... Chcesz kilof? Nie, nawet ja do nich nie podchodzę z takimi trochę lagami. Świnia ci pomoże. O, świnia bym musiał sam ubić. Świnka, chodź. Czekaj, stój, nie ubijaj. Potrzebuję jedzenia. jestem w potrzebie. A ja jej dam jedzenie. Aha. Kupa! A co ja mam zjeść? Kurczę, 28 punktów, zaraz z głodu kipnę. O, czekaj się, stój. Kogo ty gonisz? Nikogo. A, dzięki. Tobie. Proszę bardzo, najwyżej ja zdechnę. Dobra, chodź, idziemy na bawoły, spróbuję jednego ubić. I tam, tam gdzie był ten... O! Fajnie zaśpiewał. Wiesz co mi to przypomina? Co? Taki dźwięk z Mario! No coś takiego było. I ci powiem, że rozłożymy obóz. Tam taka polanka była. O, możesz pościnać. Sekunda. Jak najbardziej. Przyda się. Pająk podróżuje z prędkością światła albo się teleportuje. To jest magia. Dobra, śmigamy do góry. Żeby zdążyć jeszcze przed zmierzchem. Kurczę, no myślałem, że znajdziesz jakiegoś elefanciora, ale dobra, no nie udało się, to trudno. A w ogóle, ten zimowy koalefant od zwykłego koalefanta robi inną trąbę, nie? A czy ta trąba od tej trąby, ta kamizelka z tamtej i tamtej trąby się czymś różni? Tak, kamizelka z tego koalefanta z zimowego więcej ciepła ci daje w zimę. A. Czekaj, daj mi trochę krzemienia, bo nie mam. Trzymaj. Tak jest. Proszę cię bardzo. Nie. Łooo! Dużo. Masz jeszcze? No. A, dobra. Dużo go masz. No, 12 miałem, teraz będę miał 8. No, to by było ładne miejsce na bazę. Do góry jeszcze, wiesz, chciałem iść, bo tam będzie taka... tu jest... No. Tylko wiesz co, byłby lekki problem z tymi, z meteorytami.
Nie, tu na pustyni nie, na pustyni nie, na trawce się osiedlimy. Co tu się pali? Aha, tu są te. O, uciekaj, uciekaj. Ja uciekam jeszcze dalej. O! Ślad. A nie wiem, czy zdołamy go odkryć. No właśnie. Do Chestera. Tak. Tylko poczytalność będzie lekko. Wow, ale fajne to światło daje. No. Mocne. Dobra. Mogę się najwyżej dać Green Sapa. Gdzie te bawoły tu są? Tu się coś jara. Te tu podkładają. O, gonią je! O! Do ciemności z nimi. Kurczę. Pieczone green. Szalone. Świnie. Wow, gdzie ja tu wszedłem? Po nasionko chciałem biec. Nieskończony krąg mocy. Wow! Uciekaj. Uciekaj. Uciekam. Jest. Z wielką nie. chęcią. Dobra. Wow. To było. Sporo tego było. Pida z jedzeniem, musimy poszukać. No właśnie, to tutaj o, chciałem ja wiem, gdzie poszukać jedzenia. Wiem, gdzie poszukać jedzenia. Tam, gdzie ja szedłem, poszedłem, jest trochę mogą być mandragory. Coś, bo tam jest taka jasna trawa. Szybciej! O, pochodnie. Ja spróbuję ubić, wiesz, bo ja jednak mięso będę jadł, ubić tego bawołka, ale... Lepiej świnie nie! Świnie nie ubi! Świnie nie, dobra. Ale bawoła dobra, ja postaram się ubić, bo... Dobra, jedzenia, a ty tu zostań, ja idę poszukać jedzenia. Wow, wszystkie mnie gonią, cholerka. Tylko czemu one się nie biją z tymi świniami? No bo to są zwierzęta. O, mam brodę, jak miło. Broda prawdziwego mężczyzny. Kurcze. O, tutaj jest łąka. Ej, tutaj faktycznie mogą być mandragory. No właśnie. Olerka. Wow. Dogoniły mnie, ja jestem naprawdę chyba wolnym tym wandlerem. Możliwe, może zdejmij czapkę, może zdejmij czapkę. Widzisz? Nie wiem, czy coś to dało. Dobra, na drodze będę szybszy. Dostała mi coś to da! Dwa mnie goni. Jeden mnie goni. O, mam... wolisz marchewki czy borówki? Olerka. Ja obojętnie. I to mogę zjeść. A gdzie ty jesteś? Czekaj, co dodaję... czekaj. Oj, pszczoła. Zawsze gdy pszczoły tak do mnie lecą, wydaje mi się, że chcą mnie ugryźć, nie wiadomo czemu. Co? Co się tam dzieje? What? Ja pierniczę, 30 życia. Chodź tu do mnie, popatrz, tu są pająki i... Żebym ja wiedział, gdzie ty jesteś. Duży ptak, nie? I one się tu biją ze sobą. Wow, co tam w ogóle jest? To w zimę to tam będzie, kurde, mord. Raz, bo tam dwa są te właśnie... wilki morskie kurczę. I pająki. Ja... Gdzie ty jesteś? Wario. Ja próbuję, ja umieram z głodu. O nie. Zabił mnie. Masakra, jestem trupem. Lecę się wskrzesić. No idź do tego ołtarzu. No. A ołtarz jest jednorazowy, czy... Czy ona kilka razy? Jednorazówka. To może pójdę do... A nie, nie wskrzesza. A no tak, bo ja survival ustawiłem. Czyli nie wskrzesi mnie portal. Portal nie wskrzesza. No. Nie. Kurczę, a tak go wybiłem tego. Ja pierniczę. Ile ma zdrowia? Ten... Może ja bym go dokończył, nie? No, to może go dokończ, jak możesz. Mało już, bo tam kilka razy mój... Gdzie on jest? Zadałem już. Gdzie ten portal? Łomatko, daleko. Jak tu się ten... Jak sprawdzić, ile on ma? Alt. Byś musiał alt i kliknąć na niego lewy chyba, wiesz? Aha, alt. Dobra. Ja tu mam... O kurde! 266 na 1000!
No to faktycznie dużo go zadałeś, ale z moimi lagami to może być problem. Kurczę, czy oni im nie zwiększyli tego życia? 1000 aż ma bawu życia? Kurde, no to jest... No, przecież on normalnie ma 400. No właśnie. No to mnie zrobili w wielkie jajo. Ja kręcę. No ja ci mogę pokazać takie jajo i może się z niego coś wyklu. Ale czy to pomoże nam w walce z bawołem, to chyba nie. Ale co, dobijasz go czy nie? Czy poczekasz na mnie, aż ja tam przyjdę? Nie, wiesz co, ja najlepiej na ciebie poczekam. Bo to różnie bywa z tym moim internetem. O Jezu! Pieprznął piorun. Dobra, pieprznął, ja żyję. Mój kolega raz się, wiesz kiedy ożywił? No. W nocy. W nocy, super. To... A w nocy to trup, no. Nie? No właśnie. A tam nie wkazała się ta gwiazdka. No nie. Wiesz ile jest sposobów w normalnym Don't Starve na zrobienie takiej gwiazdy? Jak? Trzeba zrobić takie berło. Aha, no tak. Gdzie ty tam jesteś? Idę do ciebie. Idę do ciebie, to tam możesz poczekać. Nie wiem, pozbierałeś te rzeczy, co po mnie zostały? Tak. No to dobrze. Oprócz kościotrupa. A masz czapeczkę? Masz czapeczkę? Nie, nie mam czapeczki. To mamy problem. Zginęła czapeczka? No nie. No, nie ma czapeczki. Kurczę, siekierka, to jedna nie wiem, co tam jeszcze chcesz? No nie wiem, masz coś do jedzenia? A nie, jedzenie jeszcze mam. Kamień możesz mi dać. Trochę dobra, drewna. Dobra, masz kamień. Czekaj. Psycho mi się. Proszę bardzo. No mi też. Przechlapane z tym jedzeniem. Taka duża mapa jedzenia nie ma. Zabida. No właśnie. Żebym wiedział, to mu ustawił więcej, ale... Najwyżej ubijemy Chestera, będzie mięso. Chesterka zostawimy. Dobra, śmigamy tam do góry. Aha, no przecież ja chciałem stworzyć... tego no science machine. Science machine, ale nie mamy złota. Nie, mnie rozbawia ten tekst WX-a, jak to chcę badać. A nawet nie wiem, co on tam gada. Mama? Mama. Ze znakiem zapytania. No tak. Dobra, czekaj, czy tamten bawuł dołączył do swoich, czy nie? Nie, gdzieś tam krąży. Tu, to jest ten środkowy. To jest jak z tymi piłeczkami. Ten ta środkowa. Co ty mówisz, on tu aż przyszedł? O, widzisz? A tamten, magia. A tamten. Tam jeszcze był jeden. Ja ci muszę dałem moją siekierę. Aha. Twoje miała 55%. Aha, dobra, dzięki. Tu jest jakiś co ma 1000. Ale bym chciał teraz być taką, taką postacią Chester. Ona chyba może jeść cokolwiek. Przedmiot, nie? No, no. No i moglibyśmy mu jeść pupy. To by było... Oj, noc się robi. Buduję. Buduję. Dobra, ja już wiem, co będziemy jeść. Trawę. Trawę. Masz grzyba może, czy nie masz grzyba? Zielonego? Nie, miałem grzyba. Jadłem. O, Jezu, idzie. Ręka. Z której strony? Nie widzę jej. Tu jest. No dobra, już się pozbyłem. Wiesz. Wow, mam 23. Chester, chodź, gdzie ty tam? Ty masz Chestera, tak? No, no. Wiesz, co dopiero zauważyłem teraz w twojej postaci? Co? Że ona ma, jak się tak patrzy z daleka, to widać trochę takie białe kreski, te kropki. Mówisz? Błędy no, graficzne? Tak. Masz coś patyków? Ile masz patyków? Możesz mi dać parę patyków? Mnóstwo patyków! O, dobra, dzięki. Chodź, zaatakujemy jakiegoś tego
A tu jeszcze zostało. A tu czapka została po mnie. Jest, mam czapeczkę. A ja nie wiedziałem, co ja mam brać. Zaraz zdechnę z głodu. Pozostaje tylko jedno. A tak. Kogo ja jestem motylek. Ma od motylka. Gień motylku. Jej, jedzenie. Żywność. Co on mi tam daje? Dobra, wiesz co? Zaatakujemy we dwóch tego tutaj. Czekaj chwilę, czekaj. Już zaatakowałem. Demacja! Dobra, już ci pomagam. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć! Nie wiem. Ała! Dobra, najwyżej zdechnę. No problem. Ja bym uciekał już trochę. Z moimi lagami to wiesz, już nie bywa. Oj, oj, oj! Ile on to już ma? Teraz ciebie goni. Oj! Ciebie, nie, nie. Dobra, teraz ciebie. Kurczę, ilu on ma życia? Mnóstwo, normalnie siekierką... Jest! Jest! No. Właśnie to jest specjalnie... Specjalnie zrobione, żeby we dwóch. A ja też tak, ja dostałem jedno mięsko. Chcesz drugie? Ja też chcę mięsko, tak, chcę drugie. Masz. Tester, można proszę coś na twoim świetle upiec? Dobra. Zasłużyłeś na mięcho. Co? Dobrze poszło, może jeszcze jednego utuczymy, czy nie? Poczekaj chwilę, tylko ukukam sobie mięso. A, w sumie tak, czekaj, ja też. Bo ja tu zaraz... Nie, surowe zjadłem, ja pierniczę. Level up! O, wiem jak poprawić sobie już poczytalność. Katuszki! Ja też, mi tu. Też muszę sobie trochę poprawić. Nie no Wilson ma tyle poczytalności, a i tak dość szybko spada. No ja mam 200 aż niby. Wow, ja też. No. Tylko, że może nie na pełno, ale... oj, że pszczoły znaczy... atakują mnie. Nie, teraz mam 120, nie? Ale ogólnie limit 200. Ja mam 146, a limit to 200 też. Ja lubię brodę Wilsona, jest taka fajna. Lubisz brodę. Fajnie, kurczę, byłoby znaleźć złoto, ale... Skaczemy? Dla skozi śmierć? Możemy skakać, skacz. Czekaj, może szukamy jeszcze Buffalo? Tego osłabionego? Nie, no, bo tam możemy. Jest, bo on poszedł do grupy. No właśnie. Nie, bo on poszedł do grupy. Możemy no. najwyżej spróbować zaatakować ten... ten... Ul. Ul? Żeby miód dostać? Tak, miód. No ale to nas, kurde, wszystkie wylecą na nas. Ja mam taki pomysł, że ja to zaatakuję, najwyżej zginę, a potem ty rozwalisz ten, potem rozwalisz i uciekniemy tą dziurą. Nie, wiesz co, może lepiej, fajnie by było znaleźć, kurczę, ten, jakieś, no złoto po prostu, nie, bo złoto jest potrzebne do... No. To fajnie, no to najlepiej rozkopać byłoby grób. Nie, wiem. Masz patyki, nie? No. A przecież tu, tu jest to. O, uważaj, tu jest maczka, uważaj, tam jest maczka. Mhm. Czekaj, stój, ja mam pomysł. Co? Patrz tu. O, zaraz dostanie. Mała. Ja miałem pomysł, żeby zaatakować pszczołę, ale trochę nie wypaliło. No nie, ona to by raczej, nie wiem, czy by ją sięgła, czy nie. No ewentualnie sięgłaby, można tutaj... Tylko, że ja za późno to zrobiłem, nie? No. Ewentualnie można przeprowadzić zawsze na bagna bawoły, żeby dostały... No, ale wiesz co, może to takie łatwe nie jest. Nie, ja tym razem ci nie iść. Widziałem, co jest po drugiej stronie. Aha, super. O, już tam strzelają. No dobra, tutaj byłoby miejsce na fajny obóz. A, to by było nawet niezły pomysł. Mogę stworzyć duże ognisko, także to zrobimy. Jeszcze tylko zetnę to drzewo. Pojedynczy koalefant, spróbujemy? No, możemy. Może ja trochę bym mniej próbował. Dobra, tylko pójdę i tam rozpalę ognisko, wiesz? Okej, tu może być złoto. Czekaj, ja poszukam złota, nie?
Po raz pierwszy proszę deszczy meteorytów przybądź. Tak łatwo chyba nie przychodzi. Dobra, ognisko się pali. Jedzenie! Widzę jedzenie. I stopę koła elefanta. A nam się powoli limit na odcinek nie kończy? No właśnie się kończy. Szkoda, że nie znaleźliśmy złota, ale bynajmniej jest ognisko i jest to już jakiś początek. Jest jakiś w ogóle początek tej serii. Jest marchewka! Ja pozbieram trochę kwiatków. O, marchewki, marchewki, marchewki. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Cztery marchewki w jednym miejscu. Chciałbym, żeby teraz tu były mandragory. Bo wiesz, ja zawsze myliłem mandragory z tymi. O kurde, zaraz będę z głodu zdychał. My myliłem mandragory z marchewkami. Ja zawsze... czemu nie mam tej marchewki, a to była mandragora. Ojej, goni mnie. Co za bestia. Ja tu próbowałem zabić bawoła. Tłukę bawoła. Oj, aha, widzę cię. Do góry jesteś trochę. Tylko żebym znowu nie musiał robić ci ołtarzu. Nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Fajne miejsce, podoba. No. Jeden już ma mniej życia. Dobra, chwilę. Ja się tu muszę trochę uleczyć kwiatuszkami. Kurczę, coś czuję, że będę całą noc teraz biegał. Ja kręcę, nie. Teraz odcinka na pewno nie skończę. Ja pierniczę, jeszcze jest noc. Najwyżej zrobimy nową serię. Po raz trzeci. Tak, po raz trzeci. Nie, nie, już po raz trzeci nie ma zamiaru. A co zrobimy? Nie będzie Don't Starve Together. Muszę dotrzymać do dnia. O, jeden już odpuścił, dobra. Ile ten ma życia? Może sprawdzić ten, co ma goni, ile ma życia? Czekaj. Jestem przyzwyczajony, że ja to mam na CRTL-u. Jak się mi... 402. Dobrze, to tamten śpi. Spróbować go atakować? No. Dobra. Szarża, najwyżej zginę ja! Poświęcę się! I ten tekst, demasia! Ała! O kurde, 14 zdrowia! O nie! 14 zdrowia, drugi się obudził, no nie wierzę. A ile ma bawu? Ile ma bawu? Ile? Teraz... Sprawdzam. 48. O! 48, na dwa razy, na dwa razy. Ja bym wolał, już nie! Na dwa razy. To będzie trzecia seria, razy trzy. Dobra, odczep się gościu ode mnie, teraz. Kysz. O Jezu! Zdycham z głodu! Szybko zjedz coś! Tu masz jagodę u góry. I gdzie ja biegam? Dobra, nie, ja już mam, miałem marchewki. Aha, no to dobra. Ja pierniczę, no nie odpuszczam. No chyba nie. O, odpuścił. Został ten, co ma 1000. Ja dobijesz tam tego, co wraca? O, ma 48 tylko. Jesteś pewien? No. Dwa hity ja bym chciał go jednak. Ja bym wolał go jednak zagonić na macki. Z 16 punktami zdrowia to chyba długo nie pociągnę. Kurczę, ten się uparł. Uparł. O, dobra, został. Jej. Gdzie ja bym teraz go nie atakował. Dobra. Trochę niżej. Idzie do swoich pobratyńców. Dobra, jest, zabiję go. Mięso. Daj mi trochę. Masz. Jedny, proszę o chleb. Ej, znowu zjadłem zepsute, no nie wierzę, chciałem ci dać. Kurczę. To wymaga laserowej precyzji. Czy tam... No. Dobra, wiesz co, tutaj sobie zakończymy. Jest całkiem okej, okay, tylko potrzeba jest złota, ale to w przyszłym odcinku. Dobrze, ja tu jeszcze pozbieram kwiatłoszki, tylko zabijam motelki. Co masz, to byś mógł wrzucić do Chestera, żeby zostało. Dobrze. Czekaj, sobie zjem kwiatłuszki, spoko, żeby się troszkę uleczyć.
te pszczółki będą do zabicia, ale to wszystko w przyszłym odcinku. Ten i tak wyszedł, kurczę, jakieś 45 minut. O kurde, to się przedłużyło. No, troszeczkę tak. Bawoł, to twoja wina. No cóż, dziękujemy. Nie, nie, możesz mieć, spoko, siekierkę możesz mieć. Dziękujemy za oglądanie, dzisiaj było całkiem przyjemnie, mimo jednej przeszkody, niestety. Ale cóż, no, bez problemów technicznych się nie obywa, widać. Ale mam nadzieję, że będzie teraz coraz lepiej, jak widzimy, Wojtek się spisał. Mamy bynajmniej ognisko, zadowolony. I tyle, oby tak dalej i oby do przodu. Z Wojtkiem może się jeszcze zobaczymy w kolejnych odcinkach, zobaczymy jak to będzie. No i chętnych oczywiście piszcie pod odcinkami, zgłaszajcie się, kto chce grać. Jutro i możliwe, że będzie... Tak. Zrobimy krzyżyk z siekierek. Tak, krzyżyk z siekierek. jutro też może będę nagrywał, jutro jest środa. Także kto chce, od godziny 15 do 16 będzie możliwość zagrania. Także do zobaczyska, trzymajcie się, cześć. Wojtek, pożegnasz się czy nie? Papa. Papa, na razie.